jak się nazywa ten kran do nalewania? Nie pamiętam, patrz. No to się nalewało wodę do tendera, do lokomotywy. Tak jak się nie działo. Na Włazach na przykład jest taki mniejszy, tylko jak jest wystawiony ten pociąg. Na rynku. No malutki. No bo każdy pociąg jest inny, różny wielkości ten. Jest akurat taki. Jeszcze jeszcze miał tak tu jak masz łańcuchy, a też był mieć rękaw taki, żeby przedłużało mu to rurę. To jest spalinowa. Tam także jest elektryczna. Z dwóch stron ma kabinkę. Że albo w jedną stronę jedziesz, albo w drugą. Te złożone po na górze się nazywają pantografy, żeby prąd z tych przewodów brać. No, ona jest techniczna, ma ośnieżarkę z przodu, widzisz? Z drugiej strony też ma, bo zależy w tą stronę jedzie, to z przód jest z każdej strony. Tam da szybowo, żeby wam na co spojrzę. O, jaki stary budynek obsługi kolei. No jeszcze jest stary budynek rozdzielni elektrycznej. Ja to już tak na rzędki włożę. Miałem nawet karteczki z opisem usterek i numerami. Skansen można powiedzieć tutaj, szczególnie ten ostatni, niby ten sam model. Zobaczymy jaki ma numer, czy mniejszy od tych, czy jest starsza, czy wyższy. 3, 6, 5, 4, 6, 8. No, czyli mniej więcej tego samego. Może dłużej stoi na wieży, na zewnątrz. Chociaż by tak wychodziło, bo tu jest koniec toru i on by pierwszy, czyli do niego dostawiali. No dobra, a nie coś tam jeszcze jest. Jakiś stoi stary ciuchciak. Jeszcze stare transparenty mają takie. Zobacz, godło stare polskie. Tam to ma na pewno skansen. A, tam jest naprawa wagonów. Tu mają fajny wykurz, taki kibelek w zamku, nie? Muszę jeszcze to godło nagrać. Mówię, tak korzyści Rzeszek. Nie muzeum tu jest. Schody drewniane, ładne. Yeah. Jak pięknie. Czajmy, bo przecież na warsztaty nie wejdziemy. Tymi. A tu jest ten rodzaj obrotnicy, co jest na środku, główny ten zawias. I ona się obraca. Silnik ma zabudowany w kabince, nie osobno. I sterowanie ma w kabince. I silnik do obracania ma. A obraca się. Chyba, że tylko te dwa tory obraca, z tego względu, że belki tutaj już nie ma, żeby się po całym mógł obrócić. Tylko te dwa tory masz, jeśli w ogóle te dwa tory obraca.
ta kabinka jest może wyposażona, tylko nie chcę. Na pewno działa, z tego względu, że jest lokomotywa przed nią i tory są dobrego rodzaju. Silnik jest, wszystko jest w kabince. Tylko uważaj, bo jest prąd podłączony. No, trochę zdewastowane i niesmarowane, ale na pewno działające, bo są przewody podłączone. Silnik jest. Skrzynka z bezpiecznikami. Nastawne, nawet są daty przeglądów, więc na pewno działa. Działa, bo tor jest używany, widać. Obrotnica nie jest remontowana, ale sam mechanizm działa. Nawet hamulec jest wysunięty. Tor już trochę zdewastowany przy wjeździe, ale hamulec jest wysunięty, czyli wszystko działa prawidłowo. To co powinno działać, to działa. Tak. Stary pomnik, zobacz, z kół pociągu. I na pewno był jakiś maszt. Którego już nie ma. Imituje skrzydła. Barierka. To dobrze. Tam już lokomotywa wleiła, tamto nie jedzie. Spalinowy. Jeszcze masz ST, czyli spalinowy. Tak, tamten spalinowy, czyli na ropę co jedzie. Jeszcze wszystko w nim strzela, jak widzicie. Tutaj to jest dobry nas. Dobry nas. Dobry. Ja szybko nie jedzie. Jak fototapeta. O, już się rozpada, słuchajcie. Te ciuchcie fajne. Ostatnio udało mi się dwa Adolfiki nagrać. To są takie malutkie, jakbyś lokomotywę wzięła do pracy, wsadziła i zgniotła, to taki chudziutki, taka chudziutka lokomotywa, ona jest na lokomotywowniach do przetaczania wagonów, lokomotyw, w czasie naprawy albo coś. Taki malutki, to jest akumulatorowe. I świetnie wygląda. Ciężko już to spotkać, bo to produkowało po wojnie, 60 lata jakieś, produkowali to, od Niemców brali. Bardzo dobra lokomotywa właśnie do takich zadań specjalnych, do przetaczania wagonów i innych lokomotyw w czasie naprawy, czy nawet na bocznicy jakieś do obsługi. No ale już rzadko spotykana z powodu wieków, to wiesz. Te co spotkałem też już chyba je przetaczali, one już się same nie przetaczały. Chyba je przetoczyli tam. To miejsce. To śnieżarka niebieska jest fajna. Jeszcze ma z boku, zauważ, ma dodatkowe pozy.
tam odśnieża, a jeszcze te dodatkowe w miejscach, w których jest, na przykład jedzie przez pole, a nie tak jak tutaj, że są jakieś słupy, to otwiera te boczne jeszcze, żeby więcej zgarniać na boki. Coś słyszę, ale za wagonami pewnie to jedzie. A nawet nie, spalinówka jedzie. Ta co była pod tym, ta co była tam pod lokomotywownią. Rusza już kolega spod dworca. Ciekawe, czy sypie piachem? Nie, to już jak dojdziemy, to już będzie jechał, to nie będziemy widzieć. Nie wiem, co fotografować, ile ich tu jest. A tu jeszcze patrz, pomaga mu spalinówka. Jest pchany i ciągnięty. Tak, ropa. Otworzyć ci kranik? Prysznic co zrobimy. Tam był jakiś elektryczny zawór musiał być, bo jest podciągnięty. Widzisz, raczej nie ma teraz kabla, ale jest elektryka na górze. Izolatory, więc był sterowany może wajchą, a dodatkowo elektryką. A później z jakim on na zaciskami mostek, to nie wiem, to różnie. Smagi oleje w magazynku. Widzisz tam ten taki pasek na górze? To jest, pokazywało poziom wody, bo wiadomo, że tam wchodziła taka wskazówka na pływaku, na zbiorniku i poziom wody wskazywał, jaki jest. Ale dobrze zachowane. W Katowicach podobna. Ściany się rozsypywały do wynajęcia. Chcecie wynająć? Hobbyści. Samobójcy. Nie przekraczaj do tej linii. Do popływaku, tylko jest linijka została. A ten jest całkiem innej architektury. Może drzwi otwarte. Bo krzakami zarośnięte nie widać. Wiesz, tam nic nie ma, tylko drabinka i rury do góry, jeśli coś. Zabezpieczone. Okienko jest tylko, żeby zajrzeć. No, jak zawsze. O, ale ma fajnie, bo ma schodki. Nie drabinkę. Są schodki.
No i oczywiście rura. Jeszcze musi być druga, bo jest odpływ. I jakaś woda musi być pompowana. No to jest na pewno wagonownia, już po zapachu poznaję. Nawet coś robię przy tym, bo kręcą, słuchajcie. Z tamtej strony już dziury się w dachu robią. Metalowy jest chyba ten dach. Nie wygląda na drewniany, bo rdzewieje na rogach. O, zobacz, jaka taka z dzieciństwa ławeczka dworcowa, nie? Mieszkalny, jadalny. To jest pewnie ten. Służb remontowych dawnych. Jechali gdzieś na jakieś miejsce. Nawet może jest w opisie. Pokład drewniany jest. Dbają o świętą Katarzynkę. Nawet chodnik tu kiedyś był do niej. Zobacz. Ale pod tymi drzewami ma pięknie. Pod tym drzewem jest pięknie. Nie, bo Jezu, ten chodnik. Cienia na dworzec. Dworzec obskoczy w obkoło, zanim on się zdecyduje. Zobacz, jakie grube konstrukcje. Jedynka mu nie wchodzi i tyle nie jedzie. Tam ptaszek siedzi, czy to taki pomnik ma? Teraz jedzie, teraz będzie jechał, bo już kopci. Ale dziurę wyrwało. No już pękła elewacja. No pół. No póki dach jest, to się będą ściany trzymać. Jak dach zniknie, to już wszystko zniknie.
posadzkę, no ładną taką. Wszystko tu stary. Kiosek jest fajny, taki muzealny. U nas na dworcu też był kiosek. W połowie peronu, na końcu peronu był no, drewno. Jeszcze stare farby i na flagi widzisz. Nic tu nie ma, wszystko puste, tylko pewnie jedno pomieszczenie, żeby bileciki sprzedawać. Patrz, jeszcze drzwi z oryginalnym restauracją i zrobioną reklamą. Przez płot będziemy się przejść, a nie, przez dworzec. Jeszcze idę tamtą lokomotywką. Jaki ładny mają kamień. Tą dziwną, co tam stoi. Ciuch tam jest. Tutaj była jakaś ekspozycja, bo jest podest z takimi jakby torami zrobiony. Kiedyś musiała tu być ekspozycja. I dawne przejście, właściwie przejazd. Bo przejście jest podziemne, na pewno stare. Ale przejazd tarysty. Jeszcze kafle mają takie stare. Może napisy jeszcze będą jakieś oryginalne. Wejście do poczekalni. Klimatycznie. Echo. Klimatyczne zacieki. Klimatyczne wzorki. Tylko sufit mają odświeżony. Napis od tego odrestaurowany, ale jest starą czcionką starego typu i na starym drewnie jeszcze płyty lat 70. Faktycznie jak w starym biurze jakieś. No nie no, drzwi już mają nowe. Z płyty wliśniowej. WC-tka jest. Nie, to nie są nowe. No co? Patrz, jak eksploracja stary. Jak w Łazach na lokomotywowni. Tylko drzwi są w lepszym stanie. Zobacz, tu masz jeszcze służbową kabinkę. Powiem ci tak. Lepiej, że jest kibar. Gorzej jakby nie było. Skrytki pocztowe. A wyjdziemy tędy w ogóle? Nie no, jak jest wejście, to musi być wyjście. Aha. Do wynajęcia kasa biletowa. Tam było.